Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Chciałabym dzisiaj porozmawiać na temat paradoksów miłości. Na temat, który dla mnie był intelektualnie wymagający na pewnym dawnym etapie mojego życia, ale gdy go objęłam, życie nabrało zupełnie innych barw, moja relacja rozkwitła. Moja relacja ze mną jest fenomenalna, moja relacja z każdą odsłoną mnie może być erotyczna, jest zawsze bliska, jest zawsze intymna i pełna zrozumienia. Chciałabym tego dla każdego człowieka, ponieważ w takim stopniu, jak się kochamy, lubimy, szanujemy, w takim stopniu nas kocha, lubi i szanuje cały świat. I do takiego też stopnia my jesteśmy w stanie kochać, lubić i szanować świat, innych ludzi w nim. To wypływa od nas, to zaczyna się od nas. Jeden z tych wymagających konceptów myślowych, na jakie trafiłam gdzieś kiedyś, a jaki bardzo dobrze na tym poziomie rozwoju, na jakim jestem, rozbiłam na czynniki pierwsze, jest kontra miłości wobec polaryzacji i paradoksów. I co przez to rozumiem? Po pierwsze, jesteśmy paradoksalni. Nasza natura jest paradoksalna. Mamy tendencję do tego, żeby zapędzać się w jedną stronę albo w drugą. Mamy taką tendencję globalnie też jako społeczeństwa, żeby odbijać z jednej strony na drugą, żeby jeżeli wcześniej rządziła prawica, to teraz żeby rządziła lewica, że jeżeli wkurza nas patriarchat, no to feminizm krzyczy teraz najgłośniej. I mamy tendencję do tego, żeby odbijać się z jednej strony na drugą. Czy to jest dobre? W zależności od tego, jak korzystamy z mądrości, która przychodzi z tych doświadczeń. Natomiast czy to jest złe? Niekoniecznie, jeżeli daje nam doświadczenia, na których wzrastamy. Ale może szkodzić. Może ograniczać. Jeżeli pozostajemy w tych paradoksach. Jeżeli pozostajemy z jednej strony tej polaryzacji lub wpadamy w drugą i pozostajemy tam z kolei za długo. I wówczas to już jest szkodliwe. Podam przykład. Bo jest to przykład, który przerabiam z prawie każdą moją klientką, prawie każdym moim klientem. Nie powiem, że z każdym, ale z prawie każdym. Gdy proponuję im wykształcenie w sobie takiej postawy, która będzie już dojrzała, która będzie radziła sobie lepiej z emocjami, przejdzie przez te wyzwania, z którymi oni się w danym momencie mierzą. Każdy z nas się z czymś mierzy. Okay? I to wówczas wymaga, jeżeli chcemy się tego oczywiście pozbyć, wyjść z tego mądrzejszymi, silniejszymi, to czegoś to od nas wymaga. I wymaga to tego, żeby wykształcić w sobie taką inną personę, niż była w naszym życiu i decydowała za nas do tej pory. Ta persona wcześniejsza była wykształcona najczęściej na traumach małego dziecka, którym byliśmy, na jego przeżyciach, jego sposobie widzenia świata, jego sposobie postrzegania relacji, postrzegania tego, jak wygląda i funkcjonuje świat, kim my jesteśmy w tym świecie, jaka jest nasza rola, funkcja i cel, jakie mamy przypisane atrybuty do tego, kim jesteśmy, w związku z tym, jaką mamy płeć, jaki mamy wiek, gdzie mieszkamy. To wszystko jest określone w nas już w czasie, gdy jesteśmy dziećmi. I ta persona, która wyrasta na tych doświadczeniach i przekonaniach tego małego dziecka, później steruje naszym życiem. Problem w tym, że gdy jesteśmy już dorośli, małe dziecko nie jest najlepszą osobą do tego, żeby decydować za nas. I to często powoduje duże zapętlenia, ponieważ małe dzieci żyją w tu i teraz. I nie wiedzą, co to jest koncept przyszłości, co to jest koncept przeszłości. To jest bardzo piękna cecha, żyć w tu i teraz. I jednocześnie bardzo szkodliwa. W takim kontekście, jeśli chcemy wyjść z tego, co nam teraz nie służy, i zostawić to za sobą. Małe dzieci, gdy doświadczają czegoś, co im bardzo nie służy, sygnalizują to w przeróżne, emocjonalne, silne sposoby. Krzyczą, płaczą, zamykają się w sobie, przybierają rolę ratowników, buntowników, rolę maskotek rodziny, rolę chorowitych, rolę tych, które wszystkimi się opiekują. Przeróżne role, które pomagają im przetrwać, dają im taki coping skill, mechanizm obronny, dzięki któremu mogą przejść z dnia na dzień. Ten mechanizm obronny blokuje z wyjścia z tego, co już nam nie służy. I tego mechanizmu trzeba się pozbyć, czyli wykształcić w sobie dojrzałą postawę,
dojrzałą postawę opartą na miłości do siebie samego, na miłości do innych ludzi, takimi jacy są, na akceptacji do nas, takimi jakimi jesteśmy, akceptacji naszego położenia, takim jakie ono jest, po to, żeby widzieć dokładnie prawdę naszą, prawdę naszego otoczenia i dzięki temu móc te konteksty zmienić na lepsze. Podam teraz przykład prosto z moich sesji. Jest piękna kobieta, lat 32, która wyszła z małżeństwa, które trwało wiele lat i było bardzo toksyczne. Otwiera się teraz na zupełnie nowy związek. Pragnie nowego związku, pragnie takiego, który będzie dobry, będzie ciepły, spokojny, harmonijny. Będzie w nim spełnienie, będzie w nim rozkosz, będzie w nim bezpieczeństwo, będzie w nim też przygoda. Pragnie tego wszystkiego i zaczyna randkować. I trafia na typów, którzy kompletnie nie odpowiadają temu obrazowi, a wręcz pogłębiają w niej poczucie, coś jest ze mną nie tak. Wybiera mnie takich facetów. Oni finalnie okazują się tacy jak tamten. O co chodzi? I tu jest to polaryzacyjne podejście. Bo gdy w takim momencie pada propozycja do niej, zaproszenie do tego, żeby zwróciła się ku sobie, zastanowiła, czego pragnie, poczuła się dobrze z tym, że nie wie, czego jeszcze pragnie, ale że jest na drodze ku temu i że będzie się sama opiekować sobą w chwili, gdy najbardziej tej opieki potrzebuje, że będzie potrafiła dawać sobie tę czułość, tę wrażliwą czułość i zrozumienie, których oczekiwałaby od tych mężczyzn, którzy mieliby być pośród nich w każdym razie, miałby być ten jeden wymarzony dla niej. Gdy pada w jej stronie taka propozycja, pojawia się opór. I to jest opór małego dziecka, które nigdy nie zaznało takiej stabilizacji. To jest opór małego dziecka, które nie wierzy, że ono samo się sobą zajmie. I to jest przede wszystkim opór małego dziecka, które nie wierzy, że ta osoba dorosła, która wyrosła z tego dziecka, a która ma to dziecko w środku, jest w stanie się nim zająć. Więc to dziecko ciągle ma kontrolę. I pozostawia tę osobę w tym położeniu, takim jak to dziecko czuje, w tu i teraz, prawdziwym dla tego dziecka. Etap rozwoju, gdzie jesteśmy na takim poziomie dzieci i każdy z nas czasami bywa w takich sytuacjach, gdzie czuje się jak małe dziecko, tylko po prostu może nie wie, że czuje się jak małe dziecko, ale czuje się bezsilny, bez mocy, w beznadziei. I takie sytuacje cofają nas do takiego położenia małych dzieci. To jest w porządku. W porządku jest być czasami w takim położeniu. To, ile jest warte, ile się nauczyliśmy o sobie, ile potrafimy i jak bardzo potrafimy się sobą zająć, świadczy o naszej dojrzałości. I ta postawa dziecięca, która jest oparta na tym, że chcę, aby dano mi opiekę, chcę, aby dano mi miłość, chcę, aby dano mi akceptację i wtedy będę czuć się wspaniale. I chcę, żeby przyjęto moją miłość, chcę, żeby przyjęto moją akceptację wobec kogoś, kogo ja sobie wybiorę do tego. Chcę, żeby moje uczucia były w pełni akceptowane, celebrowane takimi, jakie są. I chcę, żeby ktoś był mi za to wdzięczny. To są wszystko bardzo dziecięce aspekty i one często się wykluczają wzajemnie i zapętlamy się właśnie w nich. To jest dziecięca miłość. Lecz jest też dojrzała miłość. I tu zmierzam do tego punktu, od którego zaczęłam. Miłość kontrapolaryzacja. Miłość dojrzała charakteryzuje się tym, że potrafimy się sobą zająć, potrafimy dać sobie przestrzeń na to i zgodę na to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy i możemy się wtedy nawet nie lubić. Ale otaczamy się miłością i otaczamy się opieką. I rozumiemy, że wszystko z czegoś wynika. I tym samym nawet nie musimy sobie niczego wybaczać, bo po prostu rozumiemy. Jest takie piękne przysłowie, które usłyszałam od Neila Donalda Walsha, że wielką sztuką jest nauczyć się wybaczać i rozumieć konteksty, z których pewne decyzje pochodzą, bo wszystko z czegoś pochodzi i ma wpływ na decyzje każdego człowieka względem nas. Ale największym mistrzostwem jest po prostu rozumieć. Bo wówczas wybaczenie jest już niepotrzebne. Po prostu rozumiemy, że rzeczy są takimi, jakie są i z czegoś wynikają. A my świadczymy swoją postawą i swoim podejściem, jak najlepiej się sobą opiekować i jak najlepiej być dobrym przykładem dla innych ludzi. Jak być dobrym przykładem dla siebie samego przede wszystkim, aby ten przykład pozostał codziennym wyborem.
Bo to, co trenujemy, to się wzmacnia. I ta dojrzała miłość jest przejawem najwyższej akceptacji, najwyższej neutralności wobec wszystkiego, co się dzieje. I jest przede wszystkim nadrzędnością wobec polaryzujących, paradoksalnych, wykluczających się wzajemnie aspektów, jakie mamy jako ludzie w sobie. Jesteśmy nadrzędni wobec tego i potrafimy zauważyć je wszystkie, bo będąc zapętlonymi w jednej stronie, nie widzimy tej drugiej i ta druga nas przeraża. Na przykład, podam bardzo zabawny przykład, ale on jest bardzo prawdziwy i dotyczy mnie, dotyczy mojego bardzo niedawnego doświadczenia. Postanowiłam zrezygnować z kawy. Jestem kawoszką od 15 może roku życia po prostu. Niemalże codziennie piję kawę. I w pewnym momencie postanawiam, że kawy już więcej nie piję. I automatycznie pojawia się we mnie bardzo silna polaryzacja. W bardzo absurdalny sposób. Bo skąd ja będę wiedziała, o której jest 11? To jest moja pora, żeby pić kawę. Skąd ja będę wiedziała, o której jest 13? To jest moja pora na drugą kawę. Mi się po prostu to już biologicznie wbudowało, że wiem, która jest godzina, kiedy mam ochotę na kawę. Bardzo proste uwarunkowanie. Czemu mój umysł biegł w tak zabawny zakątek? Pewnie dlatego, że taka jego natura, ale gdy przyglądam się temu z góry i myślę sobie, oj ty Muniu, jakie ty śmieszne wymyki robisz, jakie ty zabawne stosujesz narzędzia wobec mnie. Innym argumentem, jaki się pojawił tak przed moimi oczami, to no, to co ja będę teraz piła? Jakby nie było wody, herbat. Trochę to absurdalne, ale właśnie, to są te absurdy. Bo gdy dostrzegłam absurd tego myślenia, to było mi łatwiej też go objąć i powiedzieć sobie, Sabina, jeżeli wypijesz kawę raz na tydzień, to jest okej. Ale picie kawy codziennie, tobie w okresie reprodukcyjnym, jako kobiecie, po prostu szkodzi. Więc może lepiej będzie tak, bo pomyśl długofalowo, jak będzie to działało na twój system hormonalny. Na to, jak się będziesz czuła, jak się będziesz wysypiała, jak będą wchodzić te wszystkie treningi siłowe. I przemyśl to. I dałam sobie tydzień i czułam się świetnie, więc dałam sobie następny i czuję się świetnie. I tak to już trwa. I teraz, kochani, jeśli napiję się kawy, to ona naprawdę działa. Chciałabym w ten sposób pokazać, jak bardzo paradoksalne, absurdalne wybiegi robią nasze umysły. W jak bardzo absurdalne strony biegną. Tymczasem, jeżeli postawimy na neutralność, na to, żeby być nadrzędnymi wobec tych paradoksów i absurdów, kierujemy się najwyższą miłością, własnym najwyższym dobrem. I nie wiemy, jak nasza postawa wpływa na to, jak odbierają nas inni ludzie. I nie wiemy, jak bardzo wzmacniamy ich schematy wobec świata, ludzi, relacji, postawy wobec tego, jak traktować własne ciało, własne życie. Jak bardzo to wzmacniamy, a jak bardzo zmieniamy. Możemy być przykładem, który zmienia ten świat. Naprawdę tego nie wiemy, więc doceniajmy, że możemy. I tym samym chciałabym zostawić Was z takim przemyśleniem, jak to Wy czujecie? Jak to jest według Was? Czy miłość to jest rzeczywiście jakiś jeden rodzaj przejawiającej się postawy w kontrze, na przykład do nienawiści, co często słyszę, że miłość jest przeciwieństwem nienawiści? Nie zgadzam się z tym. Że miłość to jest kontra do samotności. Że miłość to jest pełne intymne zespolenie w kontrze do tego, że tego zespolenia nie ma. Zastanówmy się, czy takie podejścia nam służą, czy nie, bo z reguły, jeżeli pojawia się zapętlenie w jedną albo w drugą stronę, to wiedzmy, że nie. Czasami na pewnych etapach warto jest zauważyć, że jeżeli jesteśmy mocno zapętlani w jednej stronie, to potrzebujemy doświadczyć drugiej, żeby właśnie nabrać neutralności. I myślę, że to jest właściwe wielu z nas. Natomiast gdy dosięgniemy tej neutralności, tej nadrzędności wobec własnych emocji, absurdów, jakie mamy tutaj w całych naszych jestestwach, naprawdę robimy sobie wielką przysługę. I tym samym chciałabym się Was spytać, co Wy o tym myślicie? I życzyć tym samym jeszcze wszystkiego dobrego, przyjemnego, soczystego, fantastycznego czasu.